Bardzo miło być tutaj z wami i widzieć znajomych, nieznajomych. Mam nadzieję, że z większością też się poznamy. Problem z tą prezentacją jest taki, co na szczęście przewidziałem, że moi przedmówcy powiedzieli prawie wszystko, co bym chciał powiedzieć. I musiałem trochę z tego wybrnąć, bo jechaliśmy przez 4 lata, bo jechaliśmy na rowerach. Co prawda nie wyznaję zasady, że samemu się fajnie podróżuje, ale o tym możemy podyskutować w kuluarach. Będzie mi bardzo miło z Łukaszem. Więc trochę przechodząc też w kolejne części tego wachlarza, o których tutaj będzie dalej mowa, podróż versus projekt. My wyjeżdżając w naszą podróż w 2009 roku, przed niczym nie uciekaliśmy. Tak naprawdę to chcieliśmy tylko zobaczyć, jak ten świat wygląda. Faktem jest, że męczyła nas praca, szukaliśmy oddechu, chcieliśmy się zresetować, żeby wrócić do Polski, bo taki był plan, żeby nigdzie się nie zostawać i nie szukać swojego wymarzonego miejsca nie wiadomo gdzie, tylko żeby przyjechać tutaj, bo naprawdę Polskę bardzo lubimy. Tutaj właśnie widzicie jedno z takich naszych zdjęć, ulubionych, spakowane kartony. Alicja jest rozłożona, trzyma globus, w ogóle nie ma dla nas granic. Za chwilę ruszamy i ta wielka przygoda się zaczyna. Faktem jest, że ja musiałem zamknąć swój biznes, bo stwierdziłem, że chciałbym być bardziej offline niż byłem do tej pory. Nie chciałbym być podłączony 24 na dobę, jak przez poprzednie 5 lat, więc to wszystko, co związało się z moją pracą, znalazło się w tym kartoniku. I postawiłem taką fajną kropkę, której tutaj niestety pewnie dobrze nie widać. Tak? No to fajnie, cieszę się. Która była takim jakby... Dobra, zrobiłem to i teraz zobaczymy, co się stanie. To jesteśmy my, kilka lat temu. Ja wiem, że się mocno zmieniliśmy, ale wyglądaliśmy jak takie nieopierzone szczeniaki, bo to faktycznie tak było. Jak i amatorzy podróży. Alicja też nigdy tak naprawdę nie wyjechała wcześniej poza Europę. Wszystkiego się uczyliśmy po drodze. Trasa, którą zrobiliśmy w skrócie, wygląda mniej więcej tak. Różne środki transportu, o których nie będę mówić, bo już to zostało powiedziane. Chciałbym się skupić przede wszystkim na Australii, bo Australia nas wciągnęła. Spędziliśmy tam 9 miesięcy, myśleliśmy, że będziemy jakieś 3, ale wyszło inaczej, bo też jechaliśmy bez planu. W Australii stwierdziliśmy, że zmienimy zupełnie sposób podróżowania, zostawimy plecaki, nie będziemy jechać autostopem, nie będziemy jechać pociągami, autobusami i tak dalej, tylko właśnie znajdziemy sobie swój dom. Po prawie 2 latach w podróży potrzebowaliśmy czegoś takiego, że siadamy, wstajemy rano, wyciągamy sobie z tego samego miejsca kubek, nalewamy do niego kawy i po prostu nigdzie nie musimy jechać dalej. No i zaczęliśmy szukać na to sposobu. To jest to, co się stało jakby przez te 9 miesięcy. Szukaliśmy długo, bo stwierdziliśmy, że chcemy kupić auto. Auto wydawało nam się wtedy idealnym rozwiązaniem i na Australii wydaje mi się, że takim jest. Niezależnie od tego, z której strony wieje wiatr, możesz jechać. Czasem to auto po prostu więcej spala, ale też nie masz takiego problemu, że na przykład budzisz się rano i masz węża koło namiotu. No bo możesz tego węża zobaczyć pod maską samochodu, otwierając sobie, sprawdzając silnik i czy masz wystarczająco dużo oleju, on tam się wygrzewa. Także taka jest różnica. Ale szukaliśmy auto takiego, które może więcej. Nie interesowały nas sedany, szukaliśmy terenówki. W końcu udało nam się znaleźć Toyota 4Runner, która jest prawie tak stara jak ja. Chyba jeszcze jest, bo też została tam sprzedana. Zapłaciliśmy za nią $1500. I to też jest historia związana z tym, bo w związku z tym, że prowadzisz biznes w Polsce, jesteś przygotowany do wszelkiej papierologii, do faktury, na wszystko musi być podkładka, no więc ja kupując samochód w Australii też stwierdziłem, że muszę mieć jakieś potwierdzenie, że ten samochód kupię. No i chłopak, z którym się dogadaliśmy, dał mi kluczyki, ja mu dałem cash, no i pytam się, a jakaś umowa? On mówi, ale po co? Ale ja mówię, no żebym miał jakieś potwierdzenie, że to jest moje auto, ale ty się nic nie ma, masz kurczyki, ja tam zadzwonię, gdzie trzeba, przyjedziesz do urzędu, oni cię przejestrują, wszystko będą wiedzieć. Słuchaj stary, ja wiem, ale wiesz, pamiętaj, że ja jestem z Polski, tam trochę inaczej to działa i tak dla świętego spokoju chciałbym mieć po prostu taki papierek, na którym to wszystko będzie napisane, a tak w sumie to chodzi mi o to, żeby mieć pamiątkę.
Mówi tak, patrzy na mnie, kompletnie tego nie zrozumiał. Mówi, dobra, podpiszę to. Napisał tutaj, jak widzicie, takie oświadczenie, że ja, Troy, sprzedaję takie i takie auto i na końcu jest napisane as it is. Czyli zmywa wszelką odpowiedzialność z siebie, cokolwiek z tym samochodem się później stanie. Dostałem potwierdzenie w urzędzie. Faktycznie zupełnie pani, jak zobaczyła to potwierdzenie, to znowu wielki znak zapytania, o co chodzi, po co ta umowa. Przecież ja tutaj mam już zaznaczone w systemie, że to auto jest twoje. Fajnie. I wyrwałem takie auto, taką terenówę i pojechaliśmy przed siebie. I tak naprawdę wtedy dopiero poczuliśmy, co to znaczy wolność. Australia jest stanem umysłu. Jedzie się przez ten wielki kraj, w większości są proste drogi, skaczą kangury, są piękne zachody słońca, wiatraki, tak naprawdę wszystko, co wiesz o tym kraju, co widziałeś na filmach różnego rodzaju dokumentalnych, widziałeś w albumach, to się sprawdza. Nic nie było okłamane. Problem jest tylko taki, że jadąc właśnie przez tą Australię, brakowało nam jednej rzeczy. Głosu Krystyny Czubówny, który by to komentował. Włączyliśmy radio, nie ma. Włączyliśmy radio, w ogóle nie, nic nie ma. Włączyliśmy telefon, nie ma zasięgu. I Australia bardzo sprzyja właśnie do tego, żeby się odciąć, siłą rzeczy. Nam się to bardzo spodobało. Co więcej, my jesteśmy ludźmi, którzy lubią dzicz, lubią miejsca bezludne, tam gdzie są zwierzęta. Budzisz się i faktycznie gdzieś ten kangur skacze koło twojego samochodu albo jakiś mały gad przechodzi, jak idziesz na siku. Ale to wszystko też jest w jakiś sposób kontrolowane. Nie chciałbym też Australii demonizować jakiego miejsca, gdzie faktycznie to wszystko cię chce ugryźć i zabić. Natomiast mówię o tym tylko dlatego, że no właśnie coraz bardziej zaczęliśmy się zagłębiać w interior. W Australię wjeżdżaliśmy, zmieniał się kolor drogi, asfalt się w pewnym momencie skończył, zaczęło się coś takiego. I wtedy czuliśmy, że faktycznie ta podróż jakby się zaczyna, ona jest zupełnie inna niż to, co było do tej pory. Przez półtora roku jazdy przez Azję, kto był, ten wie. Nie wiem dlaczego mam klik, tak? Oj nie. Mój drogi, coś jest nie tak. Nie. Dobra. Bo to dobra, no nic. Jedziemy samochodem, tak naprawdę możemy się zatrzymać gdzie chcemy, kiedy tylko chcemy, o wszystkim decydujemy sami. Samochód, który stał się naszym domem, kuchnią, sypialnią, miejscami powodem do sprzeczek, bo jak tutaj widzicie na tym zdjęciu, no, tutaj padło takie zdanie, że faceci lubią się schrapaganić, jest coś w tym, bo na przykład Alicja bardzo chciała, żeby to auto było czyste. A ja chciałem, żeby było brudne, bo ja jestem w Australii, no więc kurna, no jestem w Australii, chcę mieć brudne auto. No więc tutaj trochę w stronę Łukasza mogę powiedzieć, że można szukać kompromisów i można sobie na przykład mieć całe auto czyste, a maskę brudną i każdy jest zadowolony. Dowód jest na tym slajdzie. Tak sobie jechaliśmy przez tą Australię. I ona jest o tyle niesamowita, że tak naprawdę podróżowanie po niej jest banalne, jeśli zna się kilka zasad, którymi trzeba się kierować, żeby tam nie zginąć. Przede wszystkim to woda, którą trzeba mieć w bardzo dużym zapasie. I druga rzecz to jest benzyna, żeby się nie skończyło. Generalnie nic więcej tak naprawdę nam nie jest potrzebne. Jesteśmy w stanie przeżyć. Jedziemy sobie przez Australię, naczytaliśmy się i naoglądaliśmy tych wszystkich filmów dokumentalnych, przejeżdżamy przez rzeki, które są miejscami po metr dziesięć. Woda ci się wlewa na maskę i czujesz tą niesamowitą adrenalinę, że tak naprawdę to tu właśnie ta przygoda się zaczyna. Wiem, że każdy ma swoją definicję przygody i proszę mnie tam jakoś bardzo nie oceniać, że ja tutaj krytykuję coś innego. To jest po prostu nasze. Wchodzi się do wody i sprawdza się, jaka ona jest głęboka, bo nie wiadomo, co tam jest na dole, czy kamienie, czy nie kamienie. Fajnie sobie ugruntować ten przejazd i zobaczyć, czy się czasem nie zakopiemy. To wszystko jest połączone z właśnie z odkrywaniem w jakiś sposób świata, z czymś takim, co tak naprawdę uczyliśmy się w szkole o tym, ale
ale dopiero tam widzimy, jak to działa, bo rozmawiając z ludźmi, którzy mieszkają w Australii, czy gdziekolwiek indziej, w jakimś kraju, do którego jedziemy, oni po prostu to znają najlepiej i przewodnik lubimy zostawić na boku i słuchać tego, co się do nas mówi. Mniej mówić tam, a więcej słuchać. I na przykład jeśli ktoś mówi, że podczas tego przejazdu fajnie by było, jakby wam samochód nie zgasł, to jest ku temu jakiś powód. Powód wygląda tak. I to nie jest zoo, tylko te krokodyle tam faktycznie są, mają 4 metry, jak są głodne, to są strasznie szybkie. Zęby mają brudne, więc mogą się, jak nas ugryzą, to się może zakazić coś. I rzeczywiście robi to niezłe wrażenie. Jedzie się, pokonuje się kolejne kilometry. Czasem jest tak, że staliśmy przez tydzień w jednym miejscu i patrzyliśmy się po prostu na gwiazdy. Włączaliśmy tak zwane TV Sky i nic nas więcej nie interesowało. Czasem było tak, że jak tutaj Janek wspomniał, siedzieliśmy pod baobabem, bo był piękny. Droga była tak naprawdę dla nas jakimś takim wyznacznikiem, resetem, ale w związku z tym, że nie mieliśmy żadnych bodźców, bo nie było ich siłą rzeczy, mówię o jakichś nowotechnologicznych bodźcach, to po prostu mieliśmy dużo czasu, żeby się zastanowić nad tym wszystkim, co chcemy robić. Później po powrocie, w życiu, czym jest dla nas podróż, dograć się jeszcze lepiej. To polecam wszystkim coś takiego. Faktem jest, że też ludzie mówią, że potrzeba mieć dużo pieniędzy, żeby podróżować, a ja mówię, że walutą też może być czas, bo to jest wymienne. Albo się ma czas, albo ma się pieniądze i w zależności od tego, czego ma się więcej, taki styl podróżowania się wybiera. Niesamowite jest to, że wychodzi się na chwilę z auta w Australii i za chwilę zupełnie dzikie zwierzęta przychodzą i wkładają głowę do samochodu i ty jesteś podjarany i wyskakujesz, żebyś zdjęcie jest fajne z perspektywy, ale nagle ci się uświadamia, że jak ci się już ten ptak tam wkradnie do środka, to co będzie, jak nie daj Boże zrobi kupę? Będzie duża, tak samo jak jego jajko. Więc niekoniecznie to chcemy. Kangury są i skaczą i to też było ciekawe, bo na przykład w tym momencie dowiedziałem się od Australijczyka jednego, że to nie jest kangur. Bo on do mnie zapytał, a ile ty w tej Australii jesteś? Ja mówię, no 2 tygodnie. A, to widać. A ja mówię, ale dlaczego? Bo to nie jest kangur, tylko wallaby. Co więcej, żółtostopy. To się u nas rozróżnia. Ja mówię, okej, przepraszam, poprawię się. Lekcja dla was. Zachody słońca, wschody słońca, wszyscy to lubią i wszyscy jakoś to kojarzą z podróżami. Faktycznie jest to niesamowite. Natomiast, co jest, jak widzicie, taki znak? Miś koala może wyskoczyć, prawda, na drogę. Miś, który nie jest misiem, jest słodziakiem. Tak, zawsze tak jest. Nie wiem, dlaczego tak się reaguje. No, ale okej. Kempingi, odpoczywanie właśnie pod tymi drzewami. Mogę pominąć? Kangury skakują pod maskę, ale mieliśmy bulbar, więc generalnie dało radę. A widzieliście go? Potrąconego. Czuliśmy, dobra. Widzimy psy dingo i to wszystko nas otacza. I to jest jedna część, o której chciałem powiedzieć. Na A. I druga też jest na A. I tam też są zwierzęta niesamowite. Są trochę bardziej białe, bo się maskują. I przenosimy się z Australii dosyć szybko do Arktyki. To jest podróż, z której wróciliśmy bardzo niedawno temu. I było dosyć podobnie, było bezludnie, było dużo zwierząt, mieliśmy wolność, namioty, tak naprawdę wszystko się dosyć fajnie składało. Różnica była taka, że do Arktyku pojechaliśmy w konkretnym celu. Zobaczyć renifery, nie jednego, ale i dwa, ale tak naprawdę to właśnie Svalbard, który tutaj macie zaznaczony w kółeczku, jest takim miejscem, które upatrzyli sobie naukowcy badający Ziemię dosyć mocno. I jeszcze będąc w Pamirze, właśnie Michał, który to wszystko zorganizował, był tak miły i zaprosił nas na wyjazd z paranaukowy, przyrodniczy, trochę pokazujący tą całą Arktykę od środka.
To był skład, który miał jechać, nie do końca tak wszystko wypaliło. Pojechała Liliana, która jest ornitologiem, i Michał, który jest biologiem morza. A my mieliśmy na blogu i mamy na blogu pokazywać to, co tam widzieliśmy. I to było niesamowite wyzwanie i bardzo duże wyróżnienie dla nas. Natomiast tam dopiero zdałem sobie sprawę, czym jest robienie projektu. Bo tak powinniśmy to nazywać. Ja sobie skontroluję czas, ile go mamy. I wtedy tak naprawdę poczuliśmy, co to znaczy pracować w podróży. Wszystko archiwizować, nagrywać, sprawdzać. Teraz po powrocie, czy to, co napiszemy, faktycznie wiąże się z jakąś prawdą, w jaki sposób autoryzować te teksty, bo nie chcemy walnąć jakiegoś babola. I to była zupełnie inna bajka. I szczerze powiedziawszy, ja mam trochę z tym problem, bo robienie projektu podróżniczego to nie jest do końca pewnie to, co ja bym chciał robić, mimo że to pewnie w tą stronę pójdzie, szczególnie ludzie, którzy gdzieś tam chcą medialnie istnieć i zarabiać pieniądze może na blogowaniu, muszą jakoś to ubrać, żeby to się fajnie sprzedawało. To jest ich droga i jakby spoko, ale podróż dla podróży i na przykład opowiadanie o sobie, o swoich zmianach, o tym wszystkim, co doświadczyliśmy, też może być bardzo ciekawe. Nie chciałbym wyjść na hejtera, bo nie jestem nim, natomiast naprawdę byłem zmęczony tą podróżą do Arktyki, która trwała tylko 2 tygodnie. Tutaj właśnie miał być filmik, który był na początku, nie wiem dlaczego tak się stało, ale nieważne. I chcielibyśmy przede wszystkim trochę zwrócić uwagę na to, że to są dwie różne rzeczy i fajnie je rozdzielać. Michał i Liliana bardzo dużo nam powiedzieli o tym, co widzimy i o tym, co tam jest na miejscu. Jeździliśmy naprawdę po niesamowitych miejscach, trochę niedostępnych, trochę wymagających dużo innej logistyki niż do tej pory. To jest cała nasza ekipa, 10-osobowa. Część z tych rzeczy, które tam robiliśmy, zobaczycie u Krzysia Gonciarza na kanale, który nagrywał wideo. Większość rzeczy możecie znaleźć właśnie pod hashtagiem Svalbard214 w każdym social media. I co? Haters gonna hate i mogą mówić tak, że faktycznie to już nie jest podróżowanie, że to jest sprzedanie się w jakiś sposób, że idziemy w komercyjną stronę, że to nie jest to, co powinno się robić, że to nie jest podróżowanie. Ale róbcie to, co uważacie i to, co wam tak naprawdę gra w sercu i to, z czym się czujecie dobrze, bo to tak naprawdę o to chodzi. To świetnie widać. Jak ktoś coś czuje, mimo tego, że to nie do końca jest, my się z tym zgadzamy, to widać w tym pasję i tym sobie zaskarbiamy ludzi i czytelników, i nie tylko, którzy do nas przychodzą, ale też wracają, bo to jest według mnie najważniejsze, jeśli chodzi o blogowanie. I tak trochę przechodzę w kolejne panele. I tym optymistycznym akcentem chciałbym skończyć i podziękować. Teraz mówimy dowcip i zaraz będzie film Andrzeja. Wychodzimy z Barentsburga i kierujemy się powoli na północ. Tutaj się zaczyna nasza właściwa część tego wyjazdu. Jak widzicie, niedźwiedź tu pojawia. Bronie zostaje przed chwilą naładowane przez Michała tutaj stojącego, który nas pilnuje, żeby nas coś nie użarło w tyłek. Liliana jest z przodu, otwiera konwój i co, idziemy w stronę Longier.
Dziękujemy bardzo Andrzejowi. Jeszcze raz brawa. Dziękuję.